Państwu, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy razem tutaj być i świętować finał bardzo ciężkiej i długiej pracy, którą tutaj mieliśmy, a której początek gdzieś w mrokach pięcioletniej znajomości z Panem Krzysztofem Smogłą się rysuje, kiedy spotkaliśmy się tutaj i w ogóle temat postaci Edmunda i Marii Pierczyńskich zaczęły nam się bardziej z konturów i z mroku wydobywać w Instytucie. Finałem jest i finisarz wystawy, i tom, dwa tomy, które Państwo tutaj widzą, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja mam zadanie tylko Państwa przywitać, przedstawić gości. Prowadzącym dzisiejsze spotkanie będzie pan Patryk Kęcki. Anna Chojnacka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, wydał rozmaitych pism i listów Pierczyńskich. Marek Piekut, redaktor. I Pierczyńscy w dwóch postaciach nam się dzisiaj ukażą, zaprezentowani przez aktorów. Agnieszka Paszkowska, Anna Szabiel, Wojciech Paszkowski i, przepraszam bardzo, zaraz... Maciej Więckowski. Teraz rozumiem, Patryku, oddaję. Data naszego spotkania jest nieprzypadkowa. Spotykamy się w 59. rocznicę śmierci Edmunda Pierczyńskiego. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o Marii i Edmundzie Pierczyńskich, ale zanim zaczniemy o nich rozmawiać, chcielibyśmy najpierw przekazać głos poniekąd im samym. Pisałam chaotycznie, bez wyboru, byle jak najwięcej utrwalić. Starałam się omijać wszystko, co osobiste moje, co subiektywne. Nie pisałam na przykład o jego niezwykle mocnych uczuciach rodzinnych, o opiekuńczości, czułości, miłości i przywiązaniu. Nie pisałam o niebywałym zżyciu się ze mną, trosce o mnie, rozumieniu się wzajemnym i wielkiej osobistej i zawodowej przyjaźni. O wspólnym życiu, które trwało tyle lat i właściwie wypełniło całe życie. O wzajemnej znajomości siebie i rozumieniu. O potrzebie przebywania razem. O najczulszym stosunku do Ewy. O niezliczonej ilości drobiazgów życia codziennego, które dają obraz pełnego, żywego, jedynego i niezastąpionego człowieka. To wszystko pozostaje dla nas. Dla mnie i dla Ewy. Nic nikomu po tym. Ale razem z nami ta nasza pamięć to wspomnienie żywego, konkretnego człowieka, naszego, na co dzień. Zginie i jakiś żywy wciąż E umrze po raz drugi. Pozostaną tylko pewne, utrwalone fakty, zdarzenia, ogólna charakterystyka, dokumenty z pracy, fotografie. Ale to będą już tylko ślady. Przyjeżdżam więc co rok do Zakopanego, do tego samego Bellamy i ożywiam wciąż na nowo nigdy nie oddalającą się ode mnie postać żywego, konkretnego T.T. Czy to się na coś przyda? Czy coś przedłuża? Myślę, że tak. W mojej samotności starałam się na ile tylko mogę iść krok w krok razem, według wszystkich jego upodobań, według wspólnego stylu życia, zawsze zgodnie z tym wszystkim, co było. I tym bardziej idę samotnie, bo o wszystkim, co było na co dzień, wiedzieliśmy tylko my oboje, on i ja. Ewa jest dalszym ciągiem, ale jest już kimś innym, chociaż taka podobna i potrzebna. Praca moja jest zupełnie samotnym przeorywaniem się przez wielką, ważną dziedzinę teatru. Skromnym, nieudolnym, samotnym przeorywaniem się przez jego zawód, przez wielki sens jego życia. A obok tego stoi jeszcze ważniejsza sprawa. Życie Ewy. Oddanie jej jakże nieudolne wszystkiego, co najlepsze. Wołkowysk, 14 kwietnia 25 roku. Motylku, najdroższy mój, o Tobie jednej dziś wszystkie myśli moje. Do Ciebie, Ciebie jedynej, tęskne ramiona wyciąga serce moje. W rozbudleniu powtarzam imię Twoje,
motyl, motylek M. Świeci, grzeje słońce, pośrednik nasz. O rączkach twych myślę, małe, delikatne, zwinięte, bezbronne skrzydła dwa. Tulić je pragnę, pieścić, na swoim czole mieć. Do małych rączek twoich składam całe kochanie moje, całą tęsknotę i radość moją. Do drobnych, bezbronnych skrzydełek, rączek. Uśmiecha się pogodnie słońce, pośrednik nasz. O tobie myślę, drogi, kochany mój. Wesół bądź, uśmiechniony bądź, motylku. Ostrożnie, aby nie strwożyć wargami pyłku pajęczynki marabutowej ze skrzydełek twych motylich, całuję twe ciałko wonne, pieszczę cię całą, mój. Cicho na palcach w milczeniu krążę wokół ciebie, maleńki M, i chronię cię od smutnych myśli i od wszystkiego, co nie jest jasnym uśmiechem, co nie jest srebrnym spojrzeniem kochanych, pięknych oczu twych. Sercem moim odblam serce twoje, by tarczą ci było, by dwa serca w jeden rytm, by w jedno serce się zlały. Sercem swoim otulam rączki i nóżki twoje, by je nie zranił ostry kamień, ani zdradziecki życia czer. Twój ptak. Żupliki, 16 kwietnia 1925 roku. Ciebie przy sobie mieć, ochroną dla ciebie być, a czując przy sercu drobne, kochane rączki, bez trwogi patrzeć, bez ustanku iść daleko. Malutki, drogi mój, mgła zasłała na ziemi przestrzeń pomiędzy nami, ale spokojna bądź, wesoła bądź. Tęsknota i kochanie, jak pancerno skrzydłe ptaki, przenikną przez każdą mgłę, przez każdą zasłonę i staną jak dwa anioły stróże przy główce ukochanej. Za parę dni zobaczę już ciebie. Jakiś lęk mam przed spotkaniem. Wszak spotkamy się przy ludziach. Stłumić będzie trzeba wszystko, ukryć, milczeć. Czego powiedzieć nie będę mógł, ty to wyczujesz, maleńka, ukochana. Słoneczko tak mało, czy dobrze ci jest? Czy nikt nie skrzywdził delikatnego motyla? Brak mi ciebie, brak mi rączek i ciebie całej, całej. Niedługo zobaczę ciebie. Słońce znów będzie, motylu. M.K. Pod twoją obronę uciekam się, święte światło miłości. Serce moje racz przyjąć w ofierze, za cenę mego smutku. Racz motyla maleńkiego od zła wszelkiego uchronić. Racz motylkowi kochanemu szczęśliwy uśmiech darować. Praha, 24 sierpnia 1935 roku. Czcigodnej jubilatce składam wyrazy hołdu i podziwu, że mogła wytrwać tak długo na tak przykrym posterunku. Szybko minęła ta dekada i wydaje mi się, żeśmy pozostali tacy sami, jak byliśmy. Młodzi, żywi, tylko trochę mądrzejsi. A może nie bardzo. Nagle zastanowiło mnie pytanie, czy ja się w ogóle rozwijam? Coś tu jest nie w porządku. A zresztą, czy to jest konieczne? Rozwijać się, rozwijać się, rozwijać się. Przecież i tak trzeba się będzie kiedyś zwinąć do trumienki. Ponuro mi się toczy pióro. Tak można powiedzieć? Przerwę. Maria do Edmunda, Warszawa, 8 marca 36 roku. Najmilszy, najdroższy. Wspominam kochaną, śpiącą główkę i głaszczę ją po włoskach w myśli. Jestem naprawdę twoją główką i nie potrafię być bez ciebie. K. Lelek już śpi. Był bardzo grzeczny, a ja przez cały czas te. Ale jestem bardzo szczęśliwa. Głupi ten dyciek, prawda? Maria do Edmunda, Warszawa, 9 marca 1936 roku, godzina 17:40. Kochanie,
to już chyba chorobliwe. W dalszym ciągu tak bardzo te, że zupełnie nie mogę sobie dać rady. Co chwila mam dosłownie fizyczny skurcz serca. Wspomnienia tych dwóch dni mam cudowne, ale teraz o niczym innym nie mogę myśleć, tylko o tobie. Dzisiejszy dzień wlecze mi się jak żółw, tyle jeszcze dni. I w następny poniedziałek znów będzie to samo. Jestem biedaczek. Lelek, bardzo grzeczny, dziś w nocy przelazł do mnie, zapędzony przykładem z góry. Mój kącik ma powodzenie. Bardzo, bardzo chciałabym jak najprędzej dostać chociaż parę słówek od PT. Cieszę się, że jesteś tak teraz w doskonałej formie. Pamiętam, jak czułeś się przed pierwszym wyjazdem. Oby na długo został ten dobry, pogodny nastrój. Ściskam mocno za R. Nie myśl, że jestem sentymentalna. Naprawdę jest mi samotno bez ciebie. Napisz o twojej pracy. Czekam z wielką niecierpliwością na wiadomości. K i T. M. Maria do córki, Pszczyna, 17 lipca 1938 roku w nocy. Moja ukochana maleńka, teraz jest noc, dochodzi 11, burza. Pioruny walą tak blisko, że chyba w ogrodzie między błyskawicą a grzmotem prawie nie ma przerwy. Nie boję się wcale, tylko bardzo mocno i bardzo serdecznie myślę o tobie. Maleńka, kochana, najdroższa. Myślę o tym, że jesteś dobra, serdeczna, mądra i że jesteś dzidzia malutka, chociaż jednocześnie duży, rozumny i myślący człowieczek. I przykro mi, że nieraz muszę się gniewać na ciebie, a przecież zawsze chcę być łagodna, pomagać ci i dawać ci tylko wskazówki i rady, żeby ci było łatwiej i lepiej. Maleńka, chociaż cię nieraz drażni trochę nasze zrzędzenie, pamiętaj, że masz w nas najlepszych, najserdeczniejszych przyjaciół i że gniewamy się wtedy, kiedy ty nie chcesz godzić się na to, co my dla twojego dobra chcemy przeprowadzić. Ale pamiętaj, nie tylko cię kocham i szanuję, ale podobasz mi się. I twój charakter, i twoje zdolności, i twój milusiński, chiński, dziecinny pyszczek. Chciałabym, żeby ci było wesoło i zwyczajnie, żeby ci było tak, jak powinno być w twoim wieku. Maria do Edmunda, Warszawa w nocy z 20 na 21 marca 1939 roku, godzina 12. Najdroższy, najukochańszy. Znów wróciłam z Simu i znów Peta nie zapytał jak. Ale odpowiem. Improwizowałam. Było mnóstwo tekstów, więc je tylko dwa razy sobie głośno przeczytałam, chociaż dużo razy cicho. Nic nadzwyczajnego nie robiłam. Tyle, że mówiłam prosto i triumf dosłowny. No powiedz. Słuchali nadzwyczajnie. Czasem ktoś głośno krzyknął, czasem westchnął na całą salę, nie wiedząc o tym. A potem przychodzili, dziękowali, moc obcych. Kłaniali się, bili brawo, zdumiewali się. Paczulesiu, napisz mi coś bardzo surowego, bo przyszedł niebezpieczny moment. Powodzenia, jakiego nigdy w życiu się nie spodziewałam. Nikt nie chce wierzyć, że mam przeciwników. Mówią, że rewelacja, że jedna z czołowych w Polsce i tak dalej, to wszystko jak sen. Nie pisz mi, znakomita recytatorka, napisz coś bardzo surowego. Nie chcę być narcyzem, nie chcę się ciągle cieszyć sobą. I boję się, żeby się coś nie zmieniło na gorsze. Przecież tak nie można iść ciągle crescendo. Za coś tam los mnie nagrodził. Jestem bardzo szczęśliwa. Tylko PT tu nie ma. I obecnego momentu na świecie boję się okropnie. Czy będzie wojna? Niech tylko tego nie będzie. Tak bym chciała zobaczyć ptaka, podziękować mu, być pod jego opieką, pod jego surowym, kochanym oczkiem. Strasznie K. Jutro pewnie dostanę list. Bardzo czekam. Twoja. Chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę podzielili na dwie części. W pierwszej porozmawiali o samych Wiercińskich, natomiast w drugiej części rozmowy
jakby zastanowili się właśnie nad samą edycją listów. Jeżeli chodzi właśnie o ten pierwszy temat rozmowy, ja myślę, że no żeby opowiedzieć o tym dwojgu artystów, warto jakby też zastanowić się nad tym całym środowiskiem, kręgiem rodzinnym, czy jakby tą sferą, z której pochodzili, bo w jakiś sposób już zostali ukształtowani. Tak. Tak, wielcińscy. Tak. Wiercińscy, o, teraz czuję, że jest dobrze. Edmund i Maria Wiercińscy, bohaterowie nie tylko książki Spotkania, ale też autorzy tej książki, bo to przecież oni opisują w listach, notatkach i wspomnieniach całe swoje życie od 20 któregoś roku do lat 50., czyli okres międzywojnia, okupacji, i to jest szczególnie ciekawe, i lata pobytu. Maria Serkowska i Edmund Wierciński, dwie rodziny, obie miały zdecydowane tradycje patriotyczne. W obu uczono sumienności, pracowitości. W obu obowiązywał taki etos pracy jako służby. I to widać potem w całym ich życiu. Ojciec Edmunda, Mieczysław, był synem powstańca styczniowego. I tradycje obu powstań, i styczniowego, i listopadowego, wcześniejszego, pielęgnowano w rodzinie. Ojciec Marii, Stanisław Serkowski, był lekarzem, ale z takim nastawieniem społecznym. Prowadził, produkował szczepionki, surowice i szczepionki, a jego publikacje dość liczne, Marek ładnie wymienia i słusznie wymienia przykłady tytułów, poświęcone były w dużym stopniu higienie i zwiększeniu zdrowotności w społeczeństwie. Oboje, i Edmund, i Maria, mieli doświadczenia i zainteresowania artystyczne i teatralne już w młodości. Wiercińscy, Ernestyna i Mieczysław, mieszkali najpierw w majątku w Jurkowie. Wierciński jako młody uczeń mógł widywać przedstawienia w Teatrze Wileńskim. Sam wystąpił w roli Gustawa Konrada w przedstawieniu szkolnym, a potem w Teatrze Amatorskim Dziady wyreżyserował. Z kolei Maria Serkowska jeszcze wtedy miała kontakty z warszawskim środowiskiem teatralnym, bo rodzina najpierw mieszkała w Łodzi, potem w Warszawie, głównie poprzez siostrę Janinę, która była autorką utworów dramatycznych, słuchowisk radiowych, a także członkinią zespołu redakcyjnego Pro Arte Studio. W roku 1920, w czasie wojny bolszewickiej, oboje włączyli się w to. Maria wtedy podjęła studia na Wydziale Filozofii, ale przerwała je, żeby być sanitariuszką w Szpitalu Czerwonego Krzyża. A Edmund, którego rodzina w 14 roku była w Tomsku, w 18 roku porzucił studia i zgłosił się jako ochotnik do formującego się wojska polskiego na Syberii. Po kapitulacji przyjechał do Warszawy przez Finlandię i ta droga była też dla niego cenna z powodów teatralnych, bo mógł dowiedzieć się, kto to był Stanisławski, i zobaczyć, co to jest MHAT. W efekcie w Warszawie oboje studiowali filozofię już po roku 20. Wiercińskiego filozofia interesowała, ale bardziej go interesował teatr. I w trakcie studiów pisywał recenzje z przedstawień warszawskich, które mu się nie podobały. Właściwie nie podobało mu się nic poza tym, co proponowała Reduta. Założył koło sztuki dramatycznej, które prowadził i do którego zgłosiła się Maria Serkowska. Tam się poznali. Potem oboje wstąpili do Reduty. Wierciński przeprowadzał wywiad z Sterwą i właściwie to był taki, ja pamiętam, że przygotowywałam wybór tekstu Wiercińskiego i właściwie komentarz mój był taki, że to był moment przełomowy, że po tej rozmowie on definitywnie zdecydował się wstąpić do zespołu Reduty. Reduta była dla adeptów sztuki aktorskiej miejscem znakomitym. Ponadto Reduta była znakomita dla Wiercińskiego, pasowała do niego ta pierwsza Reduta warszawska, a on pasował do Reduty, bo to był ten sam etos pracy, ta sama staranność, dyscyplina,
No po prostu pasowali do siebie wzajemnie, mówię o tym pierwszym okresie warszawskim. Poza tym w Reducie wszyscy mieli okazję grać, wszyscy uczestniczyli w próbach, więc była to świetna szkoła już techniki aktorskiej. I Wierciński bardzo szybko zdał egzamin zaskoski, a Schilder i Zenwerowicz w komisji bardzo go wysoko ocenili. Reduta była dla Wiercińskiego, Serkowska też zdała egzamin i ja tego nie wiedziałam, ale z listów, czy też w którymś momencie ze wspomnienia wynika, że tego samego dnia zdawali. Tak w którymś momencie przeczytałam, ale może to było. W każdym razie oboje zdali egzamin. Reduta była też znakomitym miejscem na naukę reżyserii. Dla Wiercińskiego takim najważniejszym momentem studiowania, praktykowania właściwie sztuki reżyserskiej był pierwszy objazd Reduty. W roku 24 zespół wyruszył na ziemię wschodnie i właściwie wszystko tam trzeba było zrobić od nowa. Oni wieźli 5 przedstawień, z czego dwa autorstwa Schillera, Wielkanoc i Pastorałkę. No i trzeba było grać na dziedzińcu uniwersyteckim, w sali zupełnie nieprzystosowanej do potrzeb teatralnych, na tle Kopca Kościuszki, na tle ruin zamkowych. Wierciński był wtedy kierownikiem objazdu, a za scenografię odpowiadał Iwo Gal. I właściwie oni, z tym, że większość pomysłów reżyserskich to były pomysły Wiercińskiego, wszystko to na poczekaniu zmieniali. Nie tylko, że to wymyślali i zmieniali, ale jeszcze musieli to robić błyskawicznie po rozpoznaniu terenu. Po tym objeździe Wierciński napisał pamiętnik z pierwszego objazdu Reduty, który tytułem, nielicznymi przypisami opatrzyła Maria i przekazała wraz z całą częścią zawodowego archiwum obojga do zbiorów specjalnych w Instytucie Sztuki. Po objeździe oboje w Reducie pozostali, byli w Reducie Warszawskiej, a potem Wileńskiej, z tym, że Wiercińskiemu to się troszkę przestawało podobać, bo Reduta szła za bardzo w stronę naturalizmu, a jednocześnie pewne rozprzężenie zespołu sprawiało, że to już nie był ten rodzaj pracy, jaki mu odpowiadał. Jego oficjalnym debiutem reżyserskim był Sen Felicji Kruszewskiej. Tekst właściwie nieznany, nawet w recenzjach, tak rozmawialiśmy z Markiem przed spotkaniem, że właściwie nawet recenzje głównie były na temat strony scenograficznej i reżyserskiej, a nie na temat zawartości tekstu. To było przedstawienie zdecydowanie, Wierciński nazywał je ekspresjonistyczno-deformacyjnym. I bardzo szybko, bo już po 2 latach, sam je oceniał źle. To znaczy twierdził, że to jest niedobra droga. Z jednej strony chciał się oderwać od tego naturalizmu Reduty, z drugiej strony stwierdził, że to nie jest właściwa droga, że jest to droga niebezpieczna, ponieważ sama forma, zwłaszcza jeżeli ona idzie od reżysera, nie współuczestniczą w stworzeniu tej formy aktorzy, a tak to według niego było przyśnie, nie sprawdza się i nie tędy droga. Przedstawienie było głośne, przede wszystkim ze względu na swoją formę, źle oceniane przez kierowników Reduty, ale po nim to było pierwsze i ostatnie przedstawienie Wiercińskiego w Reducie, po nim oboje zespół opuścili. I dalej przez parę lat wędrowali od teatru do teatru. Z Poznania do Łodzi, z Łodzi do Lwowa, z Lwowa do Warszawy, znowu do Łodzi, do Lwowa i do Warszawy do roku 1934. W tym czasie Wierciński wystawił wiele sztuk, między innymi Maski i Śnieg Przybyszewskiego, które z kolei oceniał jako symboliczne i też krytykował sam siebie, kiedy pisał kredo do egzaminu reżyserskiego w 1929 roku. Właściwie dopiero rok 1934 dał taką możliwość rodzinnej stabilizacji. Wierciński rozpoczął pracę w TKKT, a Maria właściwie odsunęła się od teatru, zajmowała się recytacjami, organizowaniem audycji poetyckich, opracowywaniem słuchowisk radiowych i pracą pedagogiczną. Pracą pedagogiczną zresztą zajmowali się oboje już wcześniej, najpierw w Instytucie Reduty, a potem w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej. Tutaj już zadaliśmy sobie 3 pola takiej działalności, prawda? Czyli aktorstwo, reżyseria i pedagogika. I przy okazji może właśnie byśmy teraz na moment skupili się na tym dorobku też pedagogicznym, dlatego że tutaj obydwoje mieli dosyć duże zasługi.
No tak, oboje mieli zasługi pedagogiczne, ale ja bym chciała jeszcze parę słów powiedzieć o reżyserii, aktorstwie i tym przełomie wojennym. Bo praca pedagogiczna to właściwie była praca, którą oni ciągnęli przez całe życie. I oczywiście mieli wielkie zasługi na tym polu i przed wojną, i w konspiracyjnym liście, i po wojnie. Natomiast o ile wejście do Reduty było takim początkiem pracy teatralnej Wiercińskiego i Wiercińskiej, o tyle moment wybuchu wojny, sama wojna, było takim pierwszym przełomem istotnym. I znamienne jest to, że ostatnie przedstawienie Wiercińskiego w TKKT nosiło tytuł Ostrożnie świeżo malowane. Dość no, średniej jakości, powiedzmy eufemistycznie, komedia, która w zestawieniu, on zresztą zagrał ostatnią rolę też w tej komedii, która w zestawieniu z tym, co się potem działo, czyli z wybuchem wojny, no, brzmi to szczególnie ostro. I on sam o tym pisał kilkakrotnie, sam to podkreślał i dla niego ten moment wybuchu wojny to było przewartościowanie wszystkiego. On się wtedy zamyka i raz z powodu takiego, że oboje nie uczestniczą w jawnym życiu teatralnym, dwa z powodów zdrowotnych, bo kilkakrotnie przebywa raz u Iwaszkiewicza, dwa razy w Otwocku, ale też dlatego, że wtedy się skupia na czytaniu, pisaniu, opracowywaniu i jakby rodzi się nowy reżyser ukształtowany po wojnie, bo ten okres po odejściu z Reduty do wojny to właściwie jest taki okres poszukiwań. Jeszcze przy Schindlerze próbował teatru społecznego, ale właściwie wszystko to go nie satysfakcjonowało i takie przedstawienia, on też z nich nie był zadowolony, bo jak pisze Maria, nigdy nie był zadowolony z efektów swojej pracy, ale takie przedstawienia w pełni ukształtowanego reżysera to są też powojenne. W czasie wojny, jak mówię, żadne z nich nie brało udziału w jawnym życiu teatralnym, ale oboje brali udział w tajnym życiu teatralnym i właśnie wykładali w tajnym liście. Maria też organizowała tajne audycje poetyckie. Edmund wraz z Korzeniewskim zainicjowali stworzenie tajnej rady teatralnej i to do nich dołączył się Schindler. I te projekty z kolei będą prowadziły do następnego przełomu, czyli do sceny poetyckiej. Bo właściwie te projekty są, nie mogę powiedzieć, czy w pełni autorstwa Wiercińskiego, czy wyłącznie jego autorstwa, ale jak miałam w ręku maszynopisy i rękopisy, to widać było, że on to formułował, a na pewno redagował ostateczne wersje. To są projekty bardzo szczegółowe, jak ma wyglądać teatr powojenny, kto ma go finansować, jakie typy scen powinny powstać, jaki repertuar dla tych poszczególnych typów scen jest przewidziany. I dla niego samego najważniejsze było, żeby powstało laboratorium teatralne jako możliwość pracy, nauki, studiowania, przygotowywania spektakli bez pośpiechu i niekoniecznie takich, które mają na przykład jakąś wielką frekwencję. I to była właśnie lekka. Taka scena powstała. To była po wojnie scena poetycka przy Teatrze Wojska Polskiego. Ona powstała, ale na bardzo, bardzo krótko, bo po Elektrze została rozwiązana. I Wierciński z jednej strony czuł się na swoim miejscu właśnie na tej scenie poetyckiej. Maria Wiercińska zresztą wtedy była kierownikiem także działającej przy Teatrze Wojska Polskiego Estrady Poetyckiej. Ale moment likwidacji sceny, to, że nikt łącznie z Schindlerem nie wystąpił w obronie tej sceny poetyckiej, bo Elektrze odbyło się kilka spotkań, wpływy Pikwika, dyskusji na ten temat, ale nikt sceny, znaczy kilku broniło, ale nikt z takich, którzy mieli wpływ na decyzję, a na pewno nie Schindler. I to likwidacja sceny poetyckiej, czyli tego, o czym on marzył, ucieleśnienia tej najważniejszej części projektu, dla niego było rodzajem traumy, nawet bym powiedziała. I to był taki moment przełomowy w jego karierze reżyserskiej i w jego też zdrowiu, stosunku do życia. Bo tu się potem tak zaczęło załamywać dość wyraźnie. On, o ile z notatek Marii i z listów wynika, że najpierw był niezwykle towarzyski, potem się zamykał w sobie. Miał napady... Myślę, że nawet nabierał takie skłonności mizantropijne. Tak, miał napady depresji. No generalnie to był niewątpliwie takim momentem bardzo istotnym była likwidacja sceny poetyckiej. Po wojnie oboje, po likwidacji sceny poetyckiej, oboje oczywiście pracowali jako
jako reżyserzy, z tym, że Maria dopiero we Wrocławiu w 1951 roku debiutowała jako reżyserka. I ten, po likwidacji sceny on nie miał etatu przez sezon i wtedy był inspektorem zaspu od spraw teatralnych. Wtedy też wystawiał swoje premiery, bo na przykład dwukrotnie przygotował dwa teatry w Katowicach i w Krakowie, ale ten Wrocław to też był tak nie do końca. Z jednej strony oni się zdecydowali na Wrocław, z drugiej strony wolał Warszawę, ale w Warszawie nikt go nie chciał, bo on był osobą kłopotliwą ze względu na swój charakter, nie dlatego, że był jakiś niesympatyczny, tylko dlatego, że był bardzo zasadniczy. Tak, i z nim było to, co Marku powiedziałeś, że Sokolski mówił, że się nie dawało porozumieć, najtrudniej było się porozumieć właśnie z Wiercińskim. Jadwentowiczem. I Schiller nawet zapraszał go do Teatru Polskiego, ale z Schillerem po likwidacji sceny poetyckiej no, niekoniecznie chciał się zadawać, chociaż to potem właśnie on wygłosił piękne przemówienie po śmierci Schillera i w rocznicę śmierci. I doszliśmy właściwie do takiego momentu, że chciałem tutaj przejść do kolejnego tematu, zwracam się tutaj też do redaktora tej książki, sprawa postaw, prawda? Postawy moralne to jest jakby taki jeden z ważniejszych tematów życiorysów Wiercińskich. Tutaj już dotknęliśmy sprawy pryncypialności, rozmawialiśmy przed tym spotkaniem o jego lojalności, jak pan określił, chorobliwej wręcz i zderzonej z chorobliwą też nielojalnością innych ludzi teatru. Zacznę, będzie łatwiej, od sprostowania. Te drugie dwa teatry wystali w Częstochowie. Do Krakowa już wtedy nie był zapraszany. No, postawa, owszem, też o tym rozmawialiśmy wcześniej, kiedy podejmował decyzję w 1949 roku, jeszcze leżał podczas rekonwalescencji w sanatorium, podejmował decyzję o przyszłych wspólnych losach teatralnych. Bardzo go uwodził wtedy Leon Schiller, który dostał Teatr Polski. Wierciński mogło się wahać, nie było tak, że od razu tę propozycję odrzucił. Istotny był argument, który jemu wydał się rozstrzygający. A mianowicie taki, że jeśli ja się zgodzę, to co o tym powiedzą inni? W domyśle ci młodsi, którzy mają mniejsze jeszcze pole wyboru. No i tutaj, gdyby się zastanawiać nad źródłami tej postawy, w księgozbiorze Wiercińskich dwa zbiory zwracały uwagę, a mianowicie Żeromski, Żeromszczyzna w dobrym znaczeniu słowa, to jest to, co w jakiejś mierze go w sensie obywatelskim kształtowało, a drugi to jest Konrad. I dość tyle powiedzieć. Znaczy, od pewnego momentu, i to widać w listach, Wierciński ma bardzo mocną świadomość tego, że każdy wybór jest ostateczny i każdy wybór jest znaczący. Stąd ta postawa, wydaje mi się, która przysporzyła im obojgu wielu problemów. Jak już zostało powiedziane, a może warto dopowiedzieć, ten okres inspektorowania, czyli 47 rok, 47, tak, bo to był przez cały sezon. Dla no, ciężko przecież cały czas chorego na gruźlicę Wiercińskiego, to było ogromnie bolesne wyzwanie.
On jeździł przepełnionymi pociągami, autobusami, wozami kolejnymi po całej Polsce, odwiedzając wszystkie teatry, do którego wysłał ZASP, a później pisał z tego sprawozdania, starając się dopomóc tym teatrom, ocenić w sposób niekrzywdzący, sprawiedliwy itd. itd. No wreszcie się poddał, bo to było zbyt trudne. Po prostu nie wytrzymał. Ale to była też to właśnie na temat postawy. I tyle na razie. Ja jeszcze chciałem Ciebie spytać o rzecz następującą, bo no, pamięć jest z reguły czymś niesprawiedliwym. Jakby w takiej pamięci historii teatru Osterwa, Schiller, Korzeniewski z pewnością figurują w pierwszym szeregu. Natomiast wydaje mi się, że Wierciński w naszej pamięci gdzieś już funkcjonuje w drugim szeregu artystów. Czy to przypadek, czy to sprawiedliwe, czy to bardziej sprawa właśnie pamięci, badań, czy też no, w jaki sposób byłoby uzasadnione takie postawienie? Wiesz co, no nie wiem, niewątpliwie jest tak, że i przede wszystkim Wierciński, ale Wiercińska też mają swoje miejsce w historii teatru. Natomiast no, Osterwa każdy wie kto, to Wierciński spośród teatrologów może każdy, ale poza tym już niekoniecznie. To jest tak, że właściwie no, Wierciński ma monografię. Profesor Klasiński napisał znakomitą, jak na tę piwowską serię, książkę. Zresztą konsultował z Marią Wiercińską. Powstała wystawa w roku po śmierci, ale właściwie potem się długi czas nic nie działo. Ta książka to jest rok 60. Potem pamiętnik teatralny kilkakrotnie próbował wracać do Wiercińskiego przy okazji jakichś rocznic. Na ogół były to publikacje bloków korespondencji. W 95. No właśnie, ale właściwie nie było nawet w pamiętniku obszernych studiów o Wiercińskim właśnie. To też mówiliśmy z Markiem, że ten zbiór, wydany zbiór tekstów Wiercińskiego, publikowanych i niepublikowanych, on mało publikował, to właściwie był niesamowity fakt, bo to wydał Uniwersytet Wrocławski. Jakoś tak całkiem przypadkiem w momencie, kiedy te książki istotne dla teatrologów, ale niekoniecznie popularne i cieszące się dużą sprzedażą, właściwie przestawały być wydawane. To się jakoś, że tak powiem, jeszcze ten Wierciński na to załapał, bo była gotowa książka i działał w tym wydawnictwie uniwersyteckim Janusz Degler, który uznał, że to jest warte wydania. I właściwie tak. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, natomiast teraz chciałbym przekazać głos aktora. Maria do Edmunda, Warszawa, 23 marca 1939 roku. Kochany, przeraża mnie to, co dzieje się na świecie. Znowu jakiś koszmarny sen. W Warszawie nastrój dużego niepokoju. Co będzie? Ciągle słyszę o nieuniknionej wojnie i zasada. Jak najmniej się bać, jak najwięcej grozić odważnie wojną, właśnie dla pokoju. Okropnie mi brak Ciebie. Pracuję pozornie z takim samym wkładem energii, ale praca moja wydaje mi się w tej chwili najzupełniej bezcelowa. Z minuty na minutę pogarszają się horoskopy. Ewulesia przygotowuje na wszystko. I staram się o to, żeby miała trzeźwy, odważny stosunek do zdarzeń, wbrew przekonaniom i uczuciom moim. Straszliwie brak mi Ciebie. Jeżeli możesz, pisz teraz jak najczęściej. K. M. Zeszyty wojenne Edmunda Wiercińskiego. Sobota, 23 września 1939 roku. Godzina 16. Hełm. Nic nie wiem. Gdyby się stało moje najserdeczniejsze nieszczęście, ze ślepą, głuchą determinacją pójdę. Świeczkę w katedrze dziś zapaliłem na waszą intencję. Ja, Boże, we wszechmądrości i wszechmiłości swojej spraw tak, jak być powinno. Ochroń najdroższymi istoty,
a mnie tylko dla nich chroni. Poza tym niech spadają tylko na mnie rzeczy złe i trudne. Niech ich nie nęka tak zła, ślepa, okrutna wojna. W ciągu 3 tygodni odmieniło się wszystko, szybko, potwornie. Szara nędza, kurz, przerażenie, głód, wielkie, tępe zdumienie. Wtorek, 26 września 1939 roku, godzina 10:30, stacja Trawniki. Zimne, twarde spojrzenie na rzeczywistość i przeszłość, tak zdawało mi się niedawną, tłumaczę sobie tym, że zaczęła się już wytwarzać w mojej świadomości właściwa perspektywa, której dotąd było brak. Nie mogłem, może tylko nie chciałem, uznać tego wszystkiego, co było przed wybuchem wojny, za rzeczy nieodwołalnie minione, które w dotychczasowej treści i formie już wrócić na pewno nie mogą. Może po dłuższym czasie, rok, 2, 3, 5 lat, wrócą jako podobne częściowo, ale nigdy jako takie same. Trudno, boleśnie o tym myśleć, stwierdzać to, ale tak jest. Taką jest okrutna, pewnie tylko dla nas, nie dla historii, prawda. Trzeba się z nią zżyć, nie przerażać się jej, nie roztkliwiać nad przeszłością. Przemiany w planie historycznym mogą być wielkie, wspaniałe dla całej ludzkości, dla Polski, dla sztuki. Tylko to biedne serce człowieka, związane silnie ze swoimi bliskimi i mające swoje psie przyzwyczajenia do osób, miejsc, biegu zdarzeń, a tu nagle katastrofalne wyrzucenie z łagodnych, miękkich szyn. Znowu czasy dzikich pól, czasy ogniem i mieczem. Na długo odzyskać można spokój, osiągając jedynie obiektywną perspektywę historyczną. Subiektywne, emocjonalne spojrzenie na dziejącą się rzeczywistość przyniesie na razie może tylko znękanie, przygnębienie, lęk, pełne żalu, rozpamiętywanie. Godzina 16:10. Fala czułości ogarnia mnie na myśl o ptaszynach w Warszawie. Tęsknię do was, siedząc w wagonie wśród 50 ludzi, zbłąkanych jak ja, dążących na próżno do swoich domów, do swoich rodzin. To, co jest uśmiechem i kwiatem w życiu, zniknęło, przerażone, może umarło. Są tylko bombowce, strzały artyleryjskie i z karabinów maszynowych, chłód, zaduch, myśl o najprymitywniejszym jedzeniu i piciu. Są tysiące, tysiące przerażonych, zdumionych oczu, obolałych, pościeranych nóg, niemytych od paru dni twarzy, rąk, brudne koszule, podarte ubrania, dziwaczne stroje. Ja dziś miłem tylko zęby. Ręce mam prawie czarne i marzę o tłustej wieprzowinie z kaszą. Remarkiada po cywilnemu. Wyjrzałem przez drzwi. Na horyzoncie na południu dymy, pożary, pobojowisko. Środa, 27 września 1939 roku, godzina 7:30. Często piszę tylko dlatego, żeby podtrzymać w sobie resztkę człowieka, myślącego, coś robiącego. Obrona przed bierną apatią, która łatwo może ogarnąć tej monotonnej, szarej, zimnej beznadziei. Gdzież są te olbrzymie pokłady entuzjazmu, zapału, które ogarniały nasze polskie społeczeństwo? To chyba niemożliwe, aby się nagle wypaliły bez reszty. Obrona Lwowa, Warszawy świadczy o tym. Ale co dalej? Co dalej? Piątek, 29 września, godzina 20:30. Co z Warszawą? Co z wami? Musiały się dziać rzeczy okropne w Warszawie. Zniszczenie, śmierć, obłęd przerażenia, bezradnego wyczekiwania na rzeczy ostateczne. Biedne, biedne motylki moje. Czy spotkamy się jeszcze? Dobranoc. Moje 100-kroć ponad życie ukochane. Ptak jest już bezsilny. Tylko myślą i sercem zasyła wam prośbę, sugestie. Wytrwajcie. Nie upadajcie na siłach i duchu. Jeżeli nie tu, to i tak się spotkamy. Trójeczka. Musimy być razem. R i N całuję. Przebaczcie, że wam pomóc nie mogłem i nie mogę nadal.
Sobota, 30 września, godzina 21:25. Znowu ogarnął mnie niepokój, lęk o was. W Warszawie musiały się dziać dantejskie sceny. Oko w oko zetknęliśmy się z prawdziwą, olbrzymią tragedią. Jakże iluzoryczne jest życie i wszystkie jego wartości, uśmiechy. Szara, żelazna łapa nagle niszczy wszystko bez litości. Raz jeszcze i to od strony najokrutniejszej poznaje życie. A człowiek, przyczyna tych kataklizmów, uczę się ciebie, człowieku, i wciąż się nauczyć nie mogę. Nie, nie, nie tak. Jak myszątko. Myszątko biedne, zagubione w świecie, ściskające za R najukochańszego zajączusia naszego. Wtorek, 10 października, godzina 23:50. Co, jak zastanę w Warszawie? Kiedy jestem zajęty jakąś robotą, choćby błahą, uspokajam się, siły mi wracają. Spokojni i ufni czekam na spotkanie z wami. Najgorsze są relacje tych, co wracają z Warszawy. Wtedy trudno zdobyć się na opanowanie. Wyobraźnia pracująca intensywnie staje się źródłem udręki. Wrogiem, sadystycznym wrogiem może być wyobraźnia, imaginacja w życiu tragicznym. Jakże inaczej jest w sztuce. Tam wyobraźnia jest źródłem twórczości, zadowolenia. Przyszły i idą jeszcze czasy wielkich zmagań, przemian. Istoty i granic tych przemian nikt jeszcze nie zna. To kataklizm wymykający się przewidywaniom i woli człowieka. Wierzę głęboko, że w końcowym rezultacie doprowadzi to ludzkość do wielkiej, szczęśliwej epoki, gdzie człowiek odzyska wszystkie swoje prawa i wartości, gdzie jego twórczość w każdej dziedzinie, wolna, swobodna, będzie najcenniejszym dobrem, które ochraniać będą przyszłe organizmy społeczne i państwowe. Kiedy to przyjdzie i za jaką cenę? Środa, 11 października, godzina 9:20. Do was, maleńkie myślu, lelku, zaczynam znowu się zbliżać. Czekajcie na mnie. Widzę ruiny budynków towarowej stacji, szkielety wagonów, słup telegraficzny, zupełnie przepołowiony. Dolna część stoi, górna wisi na drutach. Jak przed takimi środkami zniszczenia burzącymi w puch żelazne konstrukcje, duże gmachy, obronić się może słaby, bezbronny człowiek, a zwłaszcza kobieta, dziecko. Przerażająca jest ta przewaga przemocy. Co można jej przeciwstawić? Takąż przemoc lub siłę ducha, bo ciało jest tu śmieszne, po prostu śmiesznie, po prostu bezradne, bezbronne. Niemowlę w walce z tygrysem. Sobota, 14 października. Michalin. Coraz bliżej. Czy czekacie na mnie? Czy zobaczycie mnie? Nie wolno mi tak myśleć. Spotkamy się za półtorej godziny. Moje naj-naj. To już ostatni etap mojej powrotnej wędrówki do was. Śpijcie jeszcze spokojnie. Otaczam was myślą, sercem, a wkrótce już przytulę was, wasze główki, do siebie. Stawisko, 18 maja, 40 grudnia. Bardzo wam wdzięczny jestem za przyjazd. Myszątko, ty masz w sobie jakoś intensywne, pełne, udzielające się, pobudzające i czarujące życie. Jesteś mi bardzo pomocna i potrzebna. Epoka jest ciekawa i głęboka, że czasami jest nieśmiała, to nic, to mi. Doskonale ją rozumiem, bo ja w gruncie rzeczy też jestem nieśmiały. Potrafiłem to pokonać, ale czasem w życiu, wśród ludzi napływają na mnie fale nieśmiałości. Mimo to zrobiłem już coś niecoś, nie za dużo wprawdzie, wartościowego i troszkę się ze mną liczą. Niechże więc kochana, bardzo kochana córeczka nie ulega w uczuciu małowartościowości, niech pogłębia swoją duszyczkę i umysł. Jestem głęboko przekonany, że jest ciekawa, oryginalna. Nie mówię o chwilowych dziwactwach. Często bywa po prostu czarująca. Jak ona uroczo się uśmiecha. Tylko niech pracuje i otacza pieczą swoją ukochaną. Tak jest naprawdę, macierz. Otwock,
24 lipca, 43, godzina 13. Czy pamiętasz, Motyju, że dziś o godzinie 10, czyli o 11 według czasu niemieckiego, upłynęło 18 lat? Nic tak szybko nie mija jak czas, choć często wlecze się powoli, uśtyka i przystaje na lada rozdrożu. Wczoraj wieczorem, dziś myślę dużo o tobie, o nas, o Unii, o tym, co minęło, o tych, których nie ma. Myślenie o przeszłości, nawet nie myślenie, lecz wpatrywanie się w długą taśmę obrazków sprawia przyjemność, mimo że z obrazków tych sączy się smutek, który dosłownie boli, a może właśnie dlatego. Otwock, 21 stycznia 44. Droga, kochana moja córeczko, tak blisko jestem od was, a często wydaje mi się, że to bardzo daleko. Jedno z złudzeń, których jest i pełno, będzie w życiu. Myślę o tobie i w pamięci przesuwają mi się różne obrazki, migawki. Jedne śmieszne i wesołe, inne wzruszające, a nad niektórymi pochylam się z trwogą i niepokojem, choć przyczyny trwogi i niepokoju już minęły. Oto ranek 27 czerwca 26 roku. Nieśmiało i jakby z lękiem otwieram drzwi pokoju w lecznicy na chorzej. Na łóżku na prawo podobnem leży mamusia. Uśmiecha się szczęśliwa i zdumiona, że już przyjechałem. Depesze po urodzeniu się córki doręczono mi poprzedniego wieczora w wagonie Reduty w Lublinie. Obok mamusi w łóżeczku czy w koszu, już nie pamiętam, leży malutki człowieczek z czarnymi włoskami. Cera mocno zaczerwieniona. Na powitranie taty, który wygląda jak murzyn, tak jest opalony, spokojnie, grzecznie śpi. Nić porozumienia między nami i nić uczucia jest jeszcze bardzo wątła. Stopniowo utrwali się i będzie bardzo mocna, choć pozornie zerwie się czasami. A oto późny wieczór zimowy, dzwonię, wracając z przedstawienia z Ateneum do naszego mieszkania na Elsterskiej. Otwiera mi szybko mamusia i od razu pośpiesznie mówi: uratowana, zastrzyk już zrobiony, teraz śpi. Na tapczanie pod łowieckim glimem leży rozpalona gorączką, cicha, spokojna, chora na dyfteryt 7- czy 8-letnia córeczka. W pokoju pali się przykryta czymś, aby spłowić światło lampy. Noc upływa na niespokojnym, pełnym troski czuwaniu. A oto znowu na Elsterskiej, w swoim pokoju przy biureczku, na prawo od drzwi balkonowych, siedzi Ewunia uczennica nad zeszytem. Odrabia statusem matematykę, tę nieszczęsną matematykę. Tatuś zirytowany nieporadnością córeczki w dodawaniu czy odejmowaniu powiedział kilka ostrych słów. Bardzo tego żałuję. Córeczka siedzi cichutko, bez ruchu, a spod okularków płyną jej łzy bezbronne, bezradne dziecinne łzy. Te łzy ciążą nieraz, moja droga, kochana córeczko, bo była w nich krzywda dziecinna. A oto wypracowania z polskiego, które mówią wyraźnie, jak ciekawi i głęboko mogą myśleć i czuć młody móżdżek i młode serduszko i zaczynają znajdować wyraz w odrębnym, prostym i przekonywującym stylu. Teraz znowu słyszę rześki, pogodny szum kryniczanki. Podgórskie powietrze wlewa się chłodną falą przez otwarte okna do naszego pokoju w drewnianym gmachu teatru w Krynicy. Rano. 5-letniej córeczki już nie ma w pokoju. Wychodzę na korytarz, potem na balkon widowni. Na scenie dzieje się coś niezwykłego. Maszyniści wesoło wykrzykując i śmiejąc się ustawiają fragmenty jakichś dekoracji, a po scenie w szlafroczku czy jakimś fantastycznym kostiumiku biega, krząta się mała figurka. Wydaje maszynistom jakieś polecenia, dekoracje, światło. Potem staje w jakichś pozach, robi jakieś gesty, tańczy. Córeczka pana reżysera zaaranżowała na własną rękę próbę generalną jakiejś nienapisanej, ale pełnej dziecinnego sensu i prawdy sztuki. Teraz obrazek dziwaczny i smutny. Głośnik radiowy w nocy na 7 września 1939 roku zapowiada, że rząd opuszcza Warszawę. Rozpoczyna się wędrówka ludów. Tatuś około godziny 2.30 w nocy ubiera się, wkłada plecak. Córeczka leży na swoim tapczanie w holu pod kaloryferem i telefonem. Zakrywa twarzyczką kołdrą i wtula główkę do poduszki. Może to odwróci, zmieni niepojęte groźne wypadki.
ale ta już naprawdę wychodzi. Dokąd? Czy wróci? Kiedy? Na odwrocie malutkiej fotografijki, która przedstawia malutką, zgrabną uczennicę idącą samotnie z tornistrem przez nowy świat. Córeczka szybko pisze: najdroższemu Danuśkowi, kochająca cię nad życie, córeczka. 7 września 1939. Za chwilę na klatce schodowej słychać szybkie, oddalające się kroki. Kończę, całuję. Czule pozdrawiam. Przyjdź. Tak. Naszą rozmowę skończyliśmy właśnie na tym, co o Wierusińskim dotąd napisano. Wspomnieliśmy, że wyszła jedna monografia napisana przez profesora Krasińskiego lat 54 temu, katalog wystawy, troszeczkę materiałów, korespondencji, które wspomnieli, wydawanych też przez profesora Krasińskiego albo przez moją koleżankę Annę Chojnacką. Jeszcze przeglądałem, co w ostatnich latach ewentualnie moglibyśmy do tego dorzucić przy okazji edycji korespondencji Michała Chorwańskiego, przygotowania przez Marię Leskowską w Kresach. Ukazała się korespondencja między innymi z Wiercińskim. Też Maria Kozyra, pisząc o reżysera Orfeusza Świerczyńskiej w Dialogu 2008, pisała o nim i w ostatnich latach też w 2011 w Trójmiejskiej Gazecie Wyborczej Witold Sadowy wspominał o Wiercińskiego. I właściwie chyba tą bibliografię tutaj, tak jak przeglądałem bibliografię załączoną do książki, niewiele możemy rozszerzyć. Tutaj książka właściwie przedstawia nam w większości zupełnie nieznana Rivalia. No, te Rivalia oczywiście są nieznane, nawet jak przed rozpoczęciem tego spotkania przez sekundę rozmawiałem z profesorem Krasińskim, powiedział, że te listy, które zostały opublikowane, prywatne, pani Maria Wiercińska po śmierci męża udostępniała mu tylko w wybranych przez siebie fragmentach. No, trzeba dodać też zdanie, czy podkreślić z 1995 roku. Profesor Krasiński napisał, że ciągle zbyt mało wiemy i zbyt mało pamiętamy o Wiercińskim i o Wiercińskich. Myślę, że dobrze się stało. Ale chciałbym dodać jeszcze, bo to się kojarzy z postawą. Akurat nie było w tych fragmentach z tak zwanych przez, czy nazwanych przez nas zeszytach wojennych, nie było dwóch moim zdaniem bardzo znaczących fragmencików. Jeden to jest takie westchnienie Edmunda Wiercińskiego, który, jak już wiemy, tuła się po Polsce razem z grupą aktorów. Nie wie, czy żona i córka żyją i wygłasza, sam siebie ostrzega przed tym, żeby zachował pacyfizm, żeby był wierny temu pacyfizmowi, który prawdopodobnie wyniósł z doświadczeń poprzedniej wojny, w której brał udział. I druga rzecz też bardzo znacząca, kiedy mianowicie opisuje bodaj w Lublinie żołnierzy niemieckich. To oczywiście rzuca się w oczy buta, ale jednocześnie dostrzega, że są to po pierwsze zwykli ludzie, a po drugie, że może nie są tacy źli, że są może jakoś zagubieni w tej sytuacji. Podkreślam, to jest właśnie pisane bez żadnego stylizowania, bez jakiejkolwiek myśli o publikacji, pisane przez człowieka, który jest w matce, który właściwie nie wie, czy
dojdzie do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej wiemy, że jakby te archiwa po Wierzyńskim zostały już uporządkowane przez Marię Wiercińską. Część tych rzeczy została przekazana dawno temu do jeszcze Państwowego Instytutu Sztuki, bo wtedy Instytut Sztuki taką nosił nazwę, natomiast tę resztę archiwum spadkobiercy przekazali do Instytutu Teatralnego. Dzięki temu można było wydrukować dwutomową, potężną książkę, której no, materiał jest niejednolity. Tutaj znajdujemy przez Pana napisany bardzo interesujący wstęp, też rodzaj kalendarium porządkującego życie. Natomiast dalej oprócz korespondencji, no także znajdują się na przykład wspomnienia Marii Wiercińskiej dotyczące męża. Jest to materiał niezwykle pisany już po jego śmierci, materiał niezwykle poruszający, ciekawy, jeżeli chodzi o formę, dlatego że to jest rodzaj takiego dziennika, jakby z krótkich wspomnień notatek. Dokonał Pan bardzo dużej pracy. Zaskoczyło mnie to, co Pan powiedział, że zaczął Pan w 2011 roku pracę nad tą książką. Czy można w takim razie prosić o uchylenie trochę warsztatowych tej pracy? No cóż tutaj się rozwodzić. No. Po pierwsze trzeba było się nauczyć czytać, tak, ale to przychodzi dosyć szybko. Tyle, że charakter pisma i obojga się zmieniał, więc trzeba było się co pewien czas na nowo uczyć. No i trzeba było, i to dla mnie było chyba najprzykrzejsze, trzeba było im towarzyszyć z przyjemnością przez długi czas, ale też jest bardzo obszernie dokumentowana przez Marię Wiercińską w listach do córki. Historia jego choroby. No i to było dla mnie rzeczywiście trudne doświadczenie. Cóż tutaj więcej można? No, na przykład ciekawe mnie takie rzeczy, no bo interesującą mnie sprawą decyzja, prawda? Decyzja o wydaniu całości tej korespondencji, która po części ma charakter osobisty i jakby od razu też no, stawia za to takie pytania, niektórzy zastanawiają się właśnie, jak powinno wydawać się takie rzeczy, czy to powinny być tylko wybory, jakieś antologie, czy właśnie wydać można całe archiwum, które później się ma na półce w domu. Mi się wydaje, że to drugie rozwiązanie jest uzasadnione. Państwo na pewno się borykali tutaj z jakimiś decyzjami. Używam liczby mnogie i powiem, że też oprócz pana redaktora ze strony Instytutu Teatralnego współpracowała Magda Kulesza. Także musieli dokonać Państwo jakichś takich decyzji, pewnie chwilami niełatwych. Na początku była decyzja, żeby wydać wszystko. Oczywiście trzeba było dokonywać wyboru, ale nie w obrębie tego, co zostało opublikowane, czyli no, na przykład nie ma korespondencji zachowanej, korespondencji z rodzicami czy z ojcem Marii Wiercińskiej, ze Stanisławem Serkowskim. Zdecydowaliśmy, że włączymy do tego zbioru, włączymy listy Mieczysława Wiercińskiego, ponieważ no, po pierwsze jest ich dużo, a po wtóre one same w sobie są bardzo interesującym dokumentem. Natomiast jeszcze jeśli idzie o decyzję, więc na początku była ta decyzja, że wszystko, ale też na początku nie wiedzieliśmy, ile tego jest naprawdę. To się dopiero okazywało w czasie pracy. Zeszyty wojenne czy wspomnienia Marii Wiercińskiej, które zajmują przecież sporą część. I wreszcie korespondencja, czy listy Mieczysława Wiercińskiego do
Marii Edmundnej Ewy, pojawiłby się na sali komisji. Ale też zdecydowaliśmy, że należy to dla dopełnienia obrazu. Jeżeli teraz ani Ciebie mogę znowu wywołać do odpowiedzi, chciałbym się spytać a propos tej edycji, jak oceniasz przydatność tego materiału, bo z pewnością jest to niezwykle ciekawy portret bohaterów tej książki. Z pewnością jest to książka, która zmienia jakąś perspektywę, sposób patrzenia na Wierzyńskiego, być może właśnie, tak jak rozmawialiśmy, zmieniająca także w przyszłości jego pozycję, bo nie ukrywajmy, że jakby liczba monografii edycji wpływa na obecność aktorów w historii teatru także. Natomiast ja jestem ciekaw, jak właśnie oceniasz ten materiał jako źródło dla historii teatru? Ja myślę, że to jest, ja uczciwie przyznaję, że chociaż dostaliśmy chwilkę wcześniej książki, to 2000 stron nie przeczytałam na dzisiaj, więc nie, na pewno tam są przydatne informacje dla historyka teatru, ale dla mnie to jest po prostu obraz życia, rodziny ze szczegółami z lat bardzo trudnych, bo wojennych. Obraz ich postaw, pewnej zmiany tych postaw, ich życia codziennego w sensie trudności, co trzeba było załatwić, co trzeba było kupić, co trzeba było zrobić. I to jest po prostu obraz życia nie tylko tej rodziny, ale w ogóle polskiego społeczeństwa. I ja myślę, że ta książka, jeżeli się chętni przełamią i objętość ich nie zrazi, to może być czytana przez ludzi po prostu zainteresowanych historią naszą, nie tak odległą. Dla historyka teatru, nie wiem, czy na pewno jest tam parę faktów do zweryfikowania, znaczy w sensie ja mogę zweryfikować to, co wiedziałam, odwołując się do listów. Natomiast jest przede wszystkim obraz, taki bardziej ludzki i bardziej bliski. Ja się na przykład nie zastanawiałam nad tym, jak Wierzyński funkcjonował na co dzień. Dla mnie to był artysta, jeszcze jak się widzi jego zdjęcia w roli, nie wiem, księdza Piotra, geniusza w wyzwoleniu i tak dalej, no to się widzi taką postać niesamowitą, artystę. Jak się słyszy, jak pracował na próbach, no to się myśli artysta. A Maria Wierzyńska pisze, że on był pedantyczny, szalenie systematyczny, szalenie troszczący się o rodzinę pod kątem właśnie takiego zapewnienia codziennego bytu. To powoduje, że patrzysz na niego jak na człowieka, który miał zresztą i ona w swoim wspomnieniu, i Marek we wstępie podkreślają, że on miał wiele sprzeczności. Ona pisze, że był potwornie niecierpliwy na co dzień, straszliwie cierpliwy w chorobie. I to jest coś takiego, że patrzysz na, nie, widzisz człowieka. Dla mnie to jest szalenie ważne i wtedy bardziej, też jest trochę tak, że wtedy bardziej mam ochotę się zajmować postacią. Ale jednak czytałem właśnie te wspomnienia Wierzyńskiej, miałem takie wrażenie obcowania trochę z tekstem hagiograficznym. Jednak ta sylwetka, jego jawi się jako taka sylwetka świętego artysty, prawda? Tak, ja myślę, że trochę, czujesz, trochę to jest tak, że ona właściwie... To jest trochę taki zapis na świadka towarzyszącego, czy ja tak. I późniejsza troska o archiwalia wszelkie, wszystko to razem tak jest, no ale to nie, no po prostu myślę, że tak było, że to nie jest, ona właściwie wycofując się z teatru, no jakoś tak się stało, że on był w tym ważniejszy w sensie teatralnym, co nie znaczy, że bez niej taki by był i tak by to wyglądało. Dla mnie też było pytanie, myśmy też rozmawiali o tym z Markiem i z Magdą, która jest autorką wystawy i która uczestniczyła w całym tym procesie, który doprowadził w efekcie do wydania dwóch tomów. Jak to jest z decyzją o wydaniu wszystkiego? Jak zajrzałam do pierwszego tomu, to tak się troszkę cofnęłam, jak zaczęłam czytać te listy młodzieńcze z lat 20. Tam jest specyficzne słownictwo. Wierzyńska zresztą we wspomnieniu tłumaczy, jak się wzajemnie nazywali i wręcz pisze, że to jest dla potomnych, bo potem nikt nie będzie wiedział, o kim jest mowa w listach. No ale do tego przywykłam. Natomiast potem mnie trochę się zastanowiłam przy tych listach powojennych. To jest cały drugi tom. I one są takie
pozoru dotyczą spraw bytowych, ale jak się zastanowić, to są szalenie osobiste i dają taki głęboki obraz z wnętrza rodziny właściwie. I teraz jest pytanie, czy chcemy to upubliczniać, czy bohaterowie chcą, żeby to było upublicznione. Wiesz, dla mnie to, ja nie mówię, że to źle, że to zostało wydane w całości. Dla mnie tylko zawsze jest pytanie, czy należy i jak to się ma do życzeń bohaterów. Czyli ja tu widzę też pewną taką odbieżność z monografiami poświęconymi aktorom, że jak się pisze monografie aktorskie, to później czytelnicy niekiedy mają taki zarzut, że tam właśnie nie tak bardzo widać artystę jak człowieka. No troszeczkę jesteśmy skazani. Materiał jest taki, że bardziej właśnie łatwiej portretuje się osobowości, aniżeli tylko ich dorobek, więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, no w przypadku twórców teatralnych, to jest no tak, ale pomiędzy portretowaniem osobowości, a przekroczeniem tej granicy, kiedy coś się staje zbyt osobiste, jest, no jest właśnie ta granica. Ja bardzo lubię portretowanie osobowości. Właściwie w teatrze najbardziej mnie interesują ludzie. Oczywiście oni zrobili przedstawienia, no to śledzimy, szperamy i tak dalej. Ale tak naprawdę mnie interesuje człowiek, który zrobił to przedstawienie. Tylko jest pytanie, na ile możemy w to wchodzić, na ile możemy to dawać wszystkim. Czy oni by chcieli, żeby to się ukazało? Nie wiem. A czy sam Wierciński zdaje się sam prosił, że zdaje się nie chciał. Ja jeszcze chciałem jeden wątek tutaj poruszyć w naszej rozmowie, bo no, ta książka będzie funkcjonowała w pewnym kontekście. To nie jest pierwsza korespondencja aktorska wydawana, prawda? Mam już kilka takich pomnikowych rzeczy, no poczytając od listów Modrzejewskiej, których kolejna edycja dopiero zresztą jest przed nami, bo no to archiwum akurat jest bardziej rozrzucone, sięgamy chętnie po korespondencję Solskiej czy Zelwerowicza. Wydaje mi się, że no ta książka też ma szansę, no jestem pewien, że wejdzie do takiego właśnie kanonu korespondencji aktorskiej, tym bardziej, że no może też w pewnym stopniu stanowić wzór, jak taką edycję robić. Tutaj jest wyważona liczba przypisów, na przykład szczegółowych, ale nie przesadzonych właśnie. Sprawa całego układu, no też jakby jestem pod dużym wrażeniem tej strony także szaty graficznej. Książka jest dosyć ascetyczna, ale bardzo elegancka, z miniaturami zdjęć na przykład w środku. Wydaje mi się, że no, jest to rzecz, która jednak do której z pewnością teatrolodzy będą sięgać. Znowu pytanie do tak. I liczę na to, że potwierdzi Pan moją nadzieję. Chciałbym jeszcze do tej, czy tę nadzieję rozwinąć. A mianowicie wydaje mi się, że należało mi trzy ręce. W jednej trzymać właśnie tę korespondencję, ale też pamiętać o tym opublikowanym przez Annę Chojnacką zbiorze tekstów teoretycznych i nieteoretycznych. Jeśli będzie czas, to jeszcze chciałbym o tym nieteoretycznym słówko powiedzieć. No i oczywiście korespondencję, która w sporej części została opublikowana, ale jeszcze sporo tego zostało, korespondencję zawodową. Dopiero wtedy mamy obraz pełniejszy. A jeśli mogę, to ten tom, notatek i tekstów Wierczyńskiego składa się z dwóch, można powiedzieć, części, a więc są tam różne teksty, najczęściej niepublikowane przez niego, teksty o charakterze zawodowym i jest tekst literacki pod bardzo wieloma względami znaczący i interesujący. Został on opublikowany w twórczości pod tytułem Gałązki akacji. Jest to zapis doświadczenia, zarazem mający formę literacką, doświadczenia, które było udziałem Wiercińskiego, gdy przebywał na leczeniu w Otwocku, mianowicie obserwował likwidację getta otwockiego. Nie słyszę.
ten tekst jest wstrząsający, przepraszam, wstrząsający przez swoją ascetyczność. Wierciński chciał to napisać i pisał na gorąco, pod wrażeniem, ale jednocześnie później nadał temu formę, właśnie jak mówię, ascetyczną, przez co ten tekst jest jeszcze, jeszcze mocniejszy. I kiedy próbowałem znaleźć jakieś narzędzia do odczytania gałązek akacji, myślałem sobie, że Wierciński w podobny sposób chyba pracował, zwłaszcza w tym ostatnim, dojrzałym okresie swoim, na scenie. A więc z jednej strony emocje, a z drugiej strony potrzeba uformowania tych emocji, nie puszczania ich samopas i tak dalej. Za chwilę znowu, że myślę, że przekażemy głos aktorom, natomiast teraz jeszcze chciałbym się Państwa spytać, no bo zostawiliśmy tu tak przygniecenie od nas liczbą nowych materiałów, także ikonograficznych, prawda, bo tu duża część fotografii, zarówno wcześniej była nieznana. W takim momencie trudno się nie zastanowić nad tym, czy nie warto byłoby się pokusić o napisanie nowej monografii o Edmundzie Wiercińskim, jakkolwiek no, ta napisana przez profesora Krajewskiego nie powiedziałbym, żeby się zestarzała. Ona rzeczywiście cały czas zachowuje taką swoją moc. Natomiast no, tutaj zasadność jakby no, nowego opracowania tematu wydaje się dosyć duża i temat kuszący. A my mamy pisać? Odpowiedzieć. Na pewno tak, no na pewno tak, bo zawsze jak dochodzą nowe materiały, a dochodzą ewidentnie, zresztą nie tylko te od 60 roku, kiedy wydano tamtą monografię, doszły materiały, a teraz doszło całe wielkie archiwum, więc zawsze to pozwala spojrzeć inaczej. W ogóle dostęp do archiwum się zmienił, ale kto by miał pisać? Nie wiem. Panie Marku. Ja chwilę rozmawiałem wczoraj z panią Magdą Kuleszą. Chciałem w tym momencie też obu paniom bardzo, bardzo w imieniu Wiercińskich podziękować, czyli Magdzie Kuleszy i pani Monice Krawu za pracę i za dyscyplinowanie mnie w tej pracy. Ale rozmawialiśmy o tym, że może nie od rzeczy byłoby, to jest odpowiedź na Pańskie pytanie, zorganizowanie w okrągłą rocznicę śmierci Edmunda Wiercińskiego jakiejś krótkiej bodaj konferencji. Myślę, że znalazłoby się, jest wystarczająco dużo czasu i znalazłoby się parę osób, które ten temat zaciekawią. Myślę, że pomysł jest doskonały i właściwie już należałoby pomyśleć, żeby Instytut Teatralny razem na przykład z Akademią Teatralną, prawda, taką tematykę konferencji podjął. Za chwilę wspomniałem, oddam głos aktorom, natomiast chciałem się spytać, czy Państwo chcieliby jeszcze coś w tej dyskusji dodać, może na jej zakończenie jakiś ważny element podkreślić? Tak, ja chciałam podkreślić bardzo ważny element, taki mianowicie bohaterem spotkania oprócz Wiercińskich jest Marek Piekut. To jest ogromna praca zrobienie takich dwóch tomów. Niezależnie od tego, czy decydujemy się publikować mniej czy więcej, jakie decyzje podejmujemy w tej kwestii, to naprawdę to jest moc pracy. To wymaga cierpliwości, systematyczności, wiedzy. To wymaga czasami więcej niż pisanie własnych tekstów. Ja w ogóle edytorstwo cenię niezwykle i gratuluję Markowi i chciałabym, żeby była właśnie po tym spotkaniu taka świadomość, że Wiercińscy tak, ale Marek Piekut to zrobił. I chciałabym...
pan redaktor troszeczkę został mnie speszony przez koleżankę, ale niemniej bardzo proszę o podsumowanie dyskusji, podpisując się oczywiście pod całą odpowiedzią. Podsumowywać to nie chciałbym. Wydaje mi się, że pamiętając o Teatrze Wiercińskich, muszę mieć przede wszystkim w myśli ich postawę. I w gruncie rzeczy to zostaje. Estetyki teatralne się zmieniają i oboje, zwłaszcza jakby mieli tego świadomość. Bardzo mocno. On sam, jak już Ania mówiła, sam potrafił być niezwykle krytyczny i oceniać bardzo źle własne przedstawienia, widząc błędy i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co zostaje naprawdę, to jest właśnie postawa i to w tych najtrudniejszych czasach, czyli w czasie wojennym i czasie tuż powojennym. No i tyle myślę. Bardzo dziękuję. I teraz poproszę o czytanie trzeciej części naszej. Maria do Edmunda Łódź, 30 października 46. Złotko, dlaczego nie ma miejsca na lirykę? Dlaczego nie ma liryki? Wszystko jest nieprawda, wszystko pozor, rzeczywistość pozoru. Odciąganie każdego z nas od najistotniejszego, najprawdziwszego. Zabija się najcenniejsze, najprawdziwsze. Tu już nie tylko o lirykę chodzi, ale o poezję, o sztukę. Nie dać się bałamutstwom. Wiedzieć o nich, ale nie dać się im. Dlaczego na przykład wielki muzyk jest wielkim muzykiem? Bo warunki ekonomiczne, układ sił społecznych i tym podobne, nieprawda. Jeżeli bez końca będą go bałamucić, przestanie być muzykiem, bo uwierzy w swoją własną nicość wobec masy, wobec ustroju, wobec dziejów. Jeżeli artysta ograniczy się do tego, żeby być emanacją głosu powszechnego, musi umrzeć śmiercią fizyczną czy cywilną, czy jaką tam kto chce. Widziałam dziś, jak tłumy bab pchały się żarłocznie do kupna zbyt krótkich kalesonów. Kiedybyś widział, jaka to była dla nich ważność, jedyność tej chwili. Z innymi sprawami też tak jest. Gazety, pochody, polityka, pchanie, wtłaczanie ludzi przemocą w ramy, bo inaczej jesteś niczym. I to roznamiętnianie, aby zmieścić się w ramach. Minęły te czasy, żeby było ważne, że ty jesteś. Jesteś ważny, potrzebny, o ile i tak dalej. Te baby przy kalesonach zatraciły własne spojrzenie. To było zbiorowe, powszechne spojrzenie na kalesony. Strzeżmy się zbiorowego spojrzenia, niezależnie od tego, czy będą to kalesony, czy teatr, czy drugi człowiek, czy waza z zupą. Bo na przykład zbiorowe spojrzenie na wazę z zupą może być wręcz niebezpieczne. Ludzie mogą się przy tej okazji pozabijać. A poza tym waza z zupą może stać się fetyszem, czy bogiem, czy czymś w tym rodzaju. Nikt nie zauważy omyłki. To jest groźne. Maria do córki. Łódź. 7 grudnia 1946. Ewuniu, jesteś dorosła. Mogę ci powiedzieć. To są sprawy, o których nigdy w żadnych rozmowach nie wspominałam, nawet z twoim ojcem, który wie o nich. Kiedy byłam o rok starsza od ciebie, straciłam narzeczonego, który wyskoczył oknem z trzeciego piętra. To był brat Jaracza. Człowiek niezwykły, prosty, jeżeli można tak się wyrazić, prawie na granicy świętości. Ojciec mój miał proces o oszustwo, która ciągnęła się przez 2 lata. Sprawa wynikła na skutek pomyłki przy przygotowaniu surowicy. Widziałam mojego ojca na ławie oskarżonych. Przez 2 lata najpiękniejszej mojej młodości byłam świadkiem łez i rozpaczy mojego ojca przyjaciela. To były 2 najtrudniejsze sprawy w moim życiu. 3. To była wojna. Sprawa, którą sama, młodziutka, poznałaś. Wiele też było rzeczy i spraw jasnych i dobrych. Małżeństwo z twoim ojcem, przyjaźń z nim, która nie tylko, że po tylu latach nie maleje, ale jest czymś wyjątkowym. Stawia mnie w rzędzie osób wyjątkowo uprzywilejowanych przez życie. Z usposobienia, mimo nieraz pewnego pesymizmu i czasem chęci samotności, raczej jestem pogodna, lubię szukać dobrych stron i jasnych w różnych okolicznościach. Zawsze miałam bardzo dużo energii i entuzjazmu. Może należałoby to przypisać nie mnie, ale mojej tarczycy.
Zużytkowałam go początkowo w harcerstwie, później w pracy zawodowej, której koleje były różne i zmienne i nieraz zdarzało się mocno dostać po głowie. Jednakże upór i energia, dzięki tarczycy, nie pozwoliły się niczemu poddać i tak szukałam dalej swoich dróg, nie zawsze najłatwiejszych, często mało efektownych. Jakkolwiek są moje skromniutkie osiągnięcia, o jednym wiesz sama zresztą dobrze, zawsze pasjonowała mnie praca. Nigdy dążenie do zdobycia stanowiska, zrobienia, jak to mówią, kariery i tym podobne. To też kariery nie zrobiłam. Jestem tylko w tej mojej komórce pracy fachowcem. I tyle. To mi wystarczy. A według tego, co życie niesie, widocznie w jakimś tam sensie i innym przydać się może. Ale to wszystko zużywa. I czas, te nieszczęsne latka robią swoje. Wracam do początku listu. Kończę za 2 miesiące 45 lat. Przyznam ci, że sprawia mi to przykrość. Mam trochę usposobienia mojego ojca, który zawsze czuł się młody i nie mógł pogodzić się z tym, że zbliża się starość i śmierć. A ja zaczynam widzieć, jak stopniowo zmienia się układ mięśni mojej twarzy, wiotczeje ciało, jak strusi mój żołądek, coraz częściej robi mi niespodzianki. Szlada emocji z serca robi się jakiś miękki woreczek. Prawie mnie to martwi i niepokoi, a najgorsze, że ludzie zaczynają mnie traktować jak starszą osobę. Coś tu nie tak. Należałoby już się z czymś nowym, a naturalnym pogodzić, już nie protestować, już nie udawać, wejść świadomie w nową fazę. Trudno, muszę sobie raz powiedzieć wyraźnie. Weszłam w drugą część życia, krótszą niż pierwsza, trudniejszą, bo maszynka jest już dobrze zużyta. Mocno, mocno cię całuję. M. PS. Już nigdy takiego listu nigdy nie napiszę. I ty nigdy nie wspominaj mi o tym, co napisałam ci o mojej młodości. Edmund, do córki. Tuszynek, sanatorium, 24 grudnia 43. Ewuniu, moja droga, bardzo kochana córeczko. Nie będę dziś z tobą i mamusią na Wigilii, ale będę myślał o was gorąco, serdecznie, troskliwie, a jednocześnie radośnie, wesoło i żartobliwie. Chcę, żeby w domu było przytulnie i przyjemnie. Przypomina mi się jedna Wigilia sprzed wielu, wielu lat, w Żuplikach. Miałem 7-8 lat. Stół w jadalni nakryty białym obrusem, gałązki jedliny, choinka w pokoju dziecinnym, narożnym obok salonu. Przy zapalonej już lampie siedziałem na kanapce, która stała w jadalni mniej więcej tam, gdzie potem stała oszklona szafa, pamiętasz? Czytałem ostatnie dni Pompeji w oczekiwaniu na przyjazdy z Jurgowa, Babuni i Dziadunia. Było ciepło, przytulnie, ciekawie. Po odświętnych chodnikach i dywanach szybko pluskały bosymi nogami dziewczyny, które gorączkowo kończyły już najostatniejsze przygotowania. Prócz naftowej lampy paliły się świece. Wszystkie przedmioty oblewało miękkie, łagodne, żółtawe światło. Z sutu napalonych pieców gęstą falą sączyło się ciepło. Szyby były wzorzyście zamarznięte i na dworze skrzypiał mróz. Na dźwięk dzwonków sanek pod oknami musiałem przerwać czytanie w najciekawszych, jak zwykle w takich wypadkach, miejscu. Babunia była odświetnie ubrana w czarną suknię, czarną aksamitną narzutkę. Na siwej głowie miała czepeczek z czarnej koronki. Nieduża, dosyć tęga babunia, czoło zupełnie podobne do czoła dziadziusia, papki, z takimiż gęstymi zmarszczkami na twarzy. Prawie nieustannie dobry, wyrozumiały, mądry uśmiech. Papko i stryj Boleś mówili do niej mameczka i serdecznie, ale jakoś uroczyście całowali jej ręce. Zapaliła papierosa i szarymi oczami zapatrzyła się w niebieski dym. Może przypominała sobie dawne, dawne lata, kiedy jako dziecko czy panienka, panna Jadwisia Pietryszewska, zasiadała do willi w domu rodzinnym w tychże Żuplikach. Suchy, zapalczywy, orlonosy dziadunio dość agresywnie zwrócił uwagę, że czas już przełamać się opłatą. A potem zasiedliśmy do stołu. I znowu rozległy się dzwonki sanek, po chwili ktoś zapukał do okna. Na gardło i w przedpokoju radosne okrzyki i przywitania. To zupełnie niespodziewanie przyjechał z głębi Rosji stryjaszek Ignaś, który kończył tam jakąś szkołę techniczną. Według obyczaju od rana do willi nic prawie nie jadłem. Pałaszowałem więc różne dania z wielkim apetytem. I tu się stała katastrofa. Zjadłem za dużo. Wymknąłem się do dziecinnego pokoju, pojechałem do Rygi i położyłem się do łóżka. Teraz nie zjadłem za dużo, nie pojechałem do Rygi, a
mimo to w dniu wigilii znowu leżę w łóżku, tylko już nie mam 8 lat. A z siedzących przy tamtym wigilijnym stole w żupnikach został tylko Henio i ja. Ten strzępek wspomnień jest właściwie bez znaczenia, ale pisząc do ciebie w dniu wigilii, mimowoli i po omacku sięgnąłem po ten wyblakły obrazek mego dzieciństwa. Bo ty, Chińczulku, jesteś dalszym ciągiem tego łagodnego światła, nieistniejących już lamp i świec. Tego ciepłego, tego ciepła rozwalonych już może pieców. Tych fantastycznych wzorów na zamarzniętych, a pewnie już powybijanych szybach. Tego dobrego uśmiechu na twarzy dawno już nieżyjącej czarno ubranej babuni, która namiętnie paliła papierosy. No i tego 8-letniego chłopczyka, który obżarł się na wigilii, brzydko się rozchorował i zawstydzony leżał w blaskach koinki w swoim dziecinnym pokoju. A po ciemnej główce z przydziałkiem na boku głaskała go czurem biała, delikatna ręka mamusi. Córeczko, głaskam cię czurem po twojej kochanej główce i życzę, żeby ci było łagodnie, barwnie i szczególnie na świecie. Twój tam. Edmund do Marii, Tuszynek, 24 grudnia 1948 roku. Myszątko, drogi kochany, już nie trzeba, abym ci powtórzył słowa tatusia. Myszątko, trzymaj się. Obrzydłe choróbsko przeraziło się twoich czujnych, ślicznych, czarnych oczek, twojej wrogiej wobec niego niemotylej bynajmniej zawziętości i zaczyna dawać drapaka, pokazując swoje zakawernianione pięty. Zwyciężyłaś, myszątko. Dziękuję, choć wszelkie podziękowanie brzmi tu niewspółmiernie nikle. Ale ja wiem, że gdyby nie ty, diabełki chwyciłyby mnie w swoje łapuźki. Wobec pomyślnych, jak dotąd horoskopów, proszę wigilię i święta spędzić pogodnie i wesoło. Nieobecność moją proszę traktować jako przyjemne wytchnienie po humorku, kaprysach i innych szusach ubóstwianego paczusia, który chwalić Boga wyjechał z domu na urlop do podmiejskiego lasku, gdzie zabawia się wesoło w żwawym towarzystwie wiewiór i sikorek. Zwyczajnie, jak z dziecinniały staruszek. Zanim wróci i znowu zacznie zrzędzić, zagałstyczone dziadka dyga, baw się i odpoczywa. Przy wigilii postawcie talerz i nakrycie dla mnie. To nic nie kosztuje, bo nic jeść nie będę, a zawsze przyzwoicie i wobec ludzi, że niby o mnie pamiętacie. Myszątko, dlaczego ty jesteś taka dobra, najlepsza, jak mówił tatuś? Maria do Edmunda Łódź, 7 stycznia 49. Mój bardzo duży już najmilszy syn. Pojutrze przyjadę, ale dziś piszę, bo bardzo tek i żal mi, że biedactwo samo jest i bezbronne. Niecierpliwie czekam na wynik kliszy. Przypuszczam, że będzie wszystko jak najlepiej. Gdyby jednak były tam jeszcze jakieś pozostałości, to głupstwo. Nic nie pozwolimy robić, a streptomycyna i pas zrobią swoje. Martwią mnie tylko niepogody, bo to trochę opóźnia leczenie. Koniecznie trzeba starać się więcej jeść. To zrównoważy brak zdrowego powietrza. Bardzo proszę o wypicie moich biednych, zgardzonych śmietanek, o ile jeszcze się nie zepsuły. Gdybyś mógł zjadać choć jedno jabłuszko dziennie, masła proszę nie odsyłać, ani nie oddawać ptaszkom. Krzywda im się nie dzieje. Moje bardzo, bardzo kochane złotko. Chciałabym urozmaicić ci, jakoś umilić pobyt w sanatorium, ale nie mam żadnego dobrego konceptu. Musimy więc tylko ciągle jak najintensywniej leczyć, żeby przyspieszyć zupełny powrót do zdrowia i do normalnego życia. Tymczasem bądź leniwy, rozluźniony, nie staraj się o nic i nie wysilaj. Intensywne życie wróci samo. Nie mogę zapomnieć twoich smutnych, zrezygnowanych, dalekich paciorków z okresu ciężkich chorób. Nie mogę zapomnieć twojej bezbronności. Dlatego dobrze nawet, żebyś czasem pozłościł się na mnie, troszkę pokłócił moje najukochańsze stworzonko. Całuję moje najmilsze łapuźki i głaszczę kochaną głowinkę. M. Tuszynek, 27 marca 49 rok, godzina 20. Myszątko, byłem dziś wstrętny, przykry, szorstki, rozdrażniony, wiem o tym, jestem zły na siebie. W ogóle czuję się marnie psychicznie. Byłem niedobry dla ciebie. Czy przepraszanie może mieć jakieś znaczenie? Co zrobiłaś dla mnie, jaka byłaś w czasie mojej choroby, to przerasta możliwość dziękowania i przepraszania. Jest mi niedobrze, niespokojnie. Czego mam wrócić w maju czy w czerwcu? Co będzie dalej, w jesieni? Poza tym zaczynam poważnie obawiać się, czy starczy mi sił do normalnej pracy. Dlaczego ja tak szybko się męczę ruchem, chodzeniem? Jak będę mógł prowadzić próby?
Często czuję także pustkę i jałowość. Powód z sanatorium do życia może przynieść niejedno rozczarowanie. Powiedziałaś, że nie przyjedziesz, aż cię nie zaproszę. Ale ja nie zapraszam. Wypoczywaj sobie w domu. Niech cię sam kwaszę w swoich kwasach. Przyjedź wtedy, kiedy zechcesz. Może moje nastroje i niepokoje ucichną z czasem zamilkną. Wszystko z czasem milknie i ucichną. Zupełnie. Myślę teraz przede wszystkim o sobie. Odpoczywaj, leż, czytaj. Nie męcz się wyjazdami do Duszynka, gdzie cię spotykają tak bardzo niezasłużone przykrości. P.T. Maria do Edmunda, Łódź. Także 27 marca, 49, także godzina 20. Moje maleńkie nieznośne. Już trawa, już stałam się ci dziwić i było mi cię bardzo żal. Pół roku już siedzi to tu uwięzione. Jakże ma się nie wyzłaszczać? Musi, takie jego prawo. Ale co do zdrowia, to proszę być dobry i jak najlepszej myśli. Jest coraz lepiej. Tylko trzeba być na powietrzu, a nie w potwornie gorącym i dusznym pokoju. Mnie też tam szyja spukła i byłam zła i smutna. Wiosna to już jest taka, że przynosi ze sobą różne chmurki. Na siebie jestem zła, że nie umiem rozpogodzić PT i rozweselić. Bardzo bym chciała, ale często nie umiem. Ściskam, kochanie, biedne drogie łapuśki. Łowiczka do góry. Twoja M. Maria do córki. Wrocław, 5 czerwca, 50. Najdroższa, najukochańsza, najmilsza nasza córeczka. Niepokoi się stale o ciebie, moja maleńka. Tak bym bardzo, bardzo chciała, żeby życie ułożyło ci się pomyślnie, bezpiecznie i dobrze. Jesteś z daleka ode mnie. Czy nie za mało odczuwasz z mojej strony troski, opieki i oparcia? Ja całym sercem jestem zawsze z tobą i tatą, ale od ciebie jestem z daleka. Ty jesteś taka młodziutka i przez to bezbronna wobec życia. Mój Boże, że też życie dotychczas nie ułożyło się dla ciebie tak, jakbym z całego serca tego chciała. Ty jednak ze swej strony dziecino staraj się być zawsze mądra i dobra. Pamiętaj, do tego przez całe życie trzeba dążyć. I kiedyś jak już będziesz mogła spojrzeć wstecz na całe długie swoje życie, żebyś wtedy mogła sobie powiedzieć, że twoje życie było dobre. Nie umiem wyrazić ci tego, co czuję. Chciałabym móc podzielić się z tobą wszystkim, co najlepsze. Tyle rzeczy w życiu nie od nas zależy, a jednak coś jest w nas samych, co zależy tylko i wyłącznie od nas. I to coś musi, powinno być najwyższe bogactwo. Chociaż nieraz niełatwo to człowiekowi przychodzi. Droga kochana, w tym roku tyle zdążyłam przemyśleć. To nie morała, ani frazesy. Zapamiętaj sobie ten list dzieci. Może kiedyś bliżej i głębiej będziemy mogli się w tych sprawach porozumieć. Edmund do Marii, Zakopane, 6 sierpnia 1951. Myszątko drogie, kochane, błąkam się po górach, po Zakopanem, szukam jakiegoś uspokojenia i mądrości w spojrzeniu na siebie. Widzę siebie pod każdym względem w złym świetle. Ostry krytycyzm w stosunku do siebie utworzył jakiś uraz. Sprawia mi przykrość obracanie się wśród ludzi, spotykanie się z ludźmi. Chodzę na samotne wycieczki. Znajomi jak dotąd mnie nie pociągają, przeciwnie. Na wycieczkach długo przesiaduję nad strumieniami i potokami. Czekam na odświeżenie wewnętrzne, na dobrą przemianę psychiczną. Trzeba, żebym wrócił do życia do was, podobniejszy do normalnego człowieka. Całuję ten, głaszczę po biednej drogiej główce wstręt PT. Maria do córki, Warszawa, 21 grudnia 52. Najdroższa moja, najukochańsza córeczko. Życzę ci najmilsza wszystkiego, co świat może dać najlepszego. Na imieninki i na święta przesyłam ci życzenia nieustannego szczęścia. Niech życie da ci wszystko, co najlepsze. Życzę ci harmonii, spokoju, pogody, pojednania się z samą sobą i ze światem. Życzę ci dużo śmiechu, dużo radości i humoru. Życzę zdobycia magisterium i dalszej, dobrej, ciekawej, pożytecznej pracy. Życzę pełnego szczęścia osobistego, jasnego, słonecznego domu. Życzę wielu dobrych spotkań z dobrymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi. Dziś rano kupiłam maleńką choinkę, bo myślałam, że dziecko przyjedzie. W paczkę dołączam ci z niej gałązki. Nie będzie mi smutno na święta, mimo że tak strasznie chciałam być z tobą, bo wiem, dlaczego obie musiałyśmy się tych świąt wyrzec. Z całego serca dziękuję ci za twój wysiłek, za pracę, za dążenie do magisterium, za bezcenne noce, za twój piękny, konsekwentny upór, którym jest też wyraźna chęć zrobienia aż tak wiele dla twoich M i T. Dziękuję, całuję cię serduszko, moje zajączko, synku mój ukochany, jestem z tobą. Ściskam, tule mocno, mocno, zawsze twoja M.
Edmund do córki. Najdroższa moja córeczko, przesyłam ci gorące życzenia, spokoju, szczęścia, pełni całego bogactwa życia. Paczuszki szykowaliśmy w pośpiechu, bo wciąż liczyliśmy na to, że przyjedziesz. W chaosie przedmiotów i wiktuałów znajdziesz na pewno całą kupę najbardziej serdecznych myśli o tobie. Poszukaj i dotknij ich swoimi kochanymi łapuśkami. Będą cię otaczały, troszkę żelne, a troszkę wesołe, zgodnie z tradycją wesołych świąt. Całuję cię, czułko, rączki i bardzo cię kocham. Twój tak. Maria do córki. Warszawa, 4 stycznia 1956. Ukochane moje, dziś przez cały dzień było mi bardzo do ciebie tęskno. A kiedy wróciłam po całym dniu pracy, próba i wykłady, zastałam twój kuchany, kuchany liści. Dziękuję z całego serca. Co ci napisać o sobie? Próby idą mi dobrze, a co najważniejsze, fachowo. Od przyszłego tygodnia zaczną się koncerty. Czytam dużo. Teraz rosyjską książkę o robocie reżysera. Ludzie odnoszą się do mnie niezwykle serdecznie, a jest ich bardzo dużo. Staram się usilnie żyć jakoś z sensem i wydaje mi się to dosyć ważne. Szukam ciągle śladów te i chcę tymi śladami podążać. O te myślę bezustannie i wydaje mi się niemożliwe, żeby moje myśli i uczucia nie docierały w jakiś sposób do nich. Jestem ciągle i stale z nim. Dlatego wolę teraz ciszę, spokój i samotność. Ale trudno znieść czasem dni krótkich, mglistych, deszczowych. Nie chcę ani ciebie, ani nikogo rozżalać nad sobą. Jedyne, czego pragnę, to żeby to wszystko mogło się jakoś przydać. Coś w jakiś sposób, czemuś pomóc. Coś poprawić, zbudować. To nie jest łatwe. Muszę żyć intensywnie, nie będąc jak dawniej tu ku życiu zwrócona. Żyję w pustce i nie chcę pustki rozsiewać. Nie płaczę i nie denerwuję się, ale ten trudny sen muszę wyśnić do końca. Maleńki, pomagajmy sobie wzajemnie tym, żeby mocno i solidarnie trzymać się za rączki, oszczędzać sobie wzajemnie wszystkiego, co tylko może być oszczędzone. Starajmy się o spokój. Ja zrobię wszystko, żeby ci życiowo dopomóc. Życzę ci, żebyś miała ciekawą pracę, dom, dziecko i do tego będę zmierzała. Jeżeli nie da się uniknąć na pewien czas wspólnego domu, starajmy się, żeby te nasze dwa odmienne światy leciutko obok siebie przepływały, a nie ścierały się w żalach, rozgoryczeniach i pretensjach. Pomagajmy sobie tym, żeby nam dobrze było razem. Ja muszę pozostać w moim świecie. Moje najmilsze, biedne, drogie, kochane. Pozwoliłam sobie dziś na wynurzenia. Chcę, żebyś wiedziała i żebyś czuła, jak jesteś mi bliska i droga, jakie mam do ciebie zaufanie, jakiego rodzaju pomocy chciałabym od ciebie. Całuję cię najmocniej, najgoręcej. Twoja M. Coś dodać, ewentualnie może ktoś z Państwa ma jakieś pytania do uczestników naszego spotkania. Tak, już widzę pani profesor Krystyna Kuniec. Ja chciałam zapytać po prostu, czy jest taka szansa, że jeśli za kilka lat, czy za jakiś czas spotkamy się na wieczorze poświęconym Wiercińskim, to bohaterką równoprawną, czy bohaterem równoprawnym będzie Maria Wiercińska. Bo mam takie wrażenie, że była tutaj bardzo silnie obecna. Trochę bardziej grzecznościowo, no bo po prostu jest bardzo ważną osobą i napisała bardzo wiele tych listów, które tutaj słyszeliśmy. Niewątpliwie jest osobowością. Można tylko mniemać, ja nie wiem. Zakładam z tego, co wiem, że niewątpliwie miała jakiś wpływ na to, że Tajna Rada
teatralna wyglądała tak, a nie inaczej, że Rada Poetycka, która przypisywana miała wiadomo komu, tak, kto ją organizował. Pewnie za sprawą tego, co zaczęła robić, że się boi, myślała o Radzie Poetyckiej, też od niej jakoś zależała. Pytanie jest tylko takie, czy może powstać za jakiś czas książka, która się będzie nazywała Maria Wójcińska. A pytanie drugie, to po prostu jestem ciekawa, zanim zajrzę do tych listów, do tych ogromnych tomów, no to rzeczywiście jest ogromna rzecz. Wybór był szczególny, dotyczący jakiejś sfery życia Wierdzińskiej. Pytanie jest takie, odnoszące się do tego, co ty, Aniu, powiedziałaś, że te listy, czy ten wybór będzie istotny dla ludzi w ogóle, dla teatrologów, ale dla historyków. No, jednym słowem, że dużo tam jest świata społecznego. Daty tych listów, niektóre, 49, 56, był jeden list, w którym padło, czytam o robocie reżysera, prawda, to jakoś odnosi do czasu. Pytanie jest takie, czy w tym wyborze rzeczywiście jest, to jest pytanie przetrzymane ciekawością, bo dopiero teraz będę mogła do tych domów zajrzeć, czy jest tak, że ten świat społeczny, że ten czas, 49, 56 rok, no ma jakieś odbicie te lata poza tą sferą intymną, której tu byliśmy świadkiem. Mówię Maria Wójcińska, bo prawdę powiedziałam, że nawet nie wiem, ale rodzi się taka ciekawość, co sprawia, że pisała tyle listów do córki w tak ważnych momentach jej życia. Za jaką sprawą nie spędzała z nią świąt? Co się działo? W jakie koleje to życie ją wrzuciło, jakby było do tego kobiety doświadczenie, którym tutaj się raz w jednym liście podzieliło. Jeśli można, nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiem. Ja uszereguję te odpowiedzi w sposób może dowolny. Chciałbym zacząć od tego, czy kwestie społeczne i polityczne przecież po 1945 roku znajdują jakieś odzwierciedlenie. Otóż wprost nie. I to jest bardzo też znaczące. Oboje się niezwykle dyscyplinowali i wynieśli to, myślę, tę potrzebę dyscypliny wynieśli ze swojego rodzinnego czy rodzinnych doświadczeń. Parokrotnie w listach do córki Maria w sposób aluzyjny prosi ją, by nie mówiła zbyt, nie pisała zbyt swobodnie. To jest rok 51, 53. I to jest bardzo istotne. Oczywiście tło polityczne i społeczne jest nie do uniknięcia, ale musimy sobie bardzo wiele rzeczy tutaj dopowiadać. Podobnie jak musimy sobie dopowiedzieć teatr, który w korespondencji bezpośredniej i być może w ich rozmowach prywatnych nie jest natrętnie obecny. On jest obecny inaczej, obecny w pracy i w wzajemnych cenach wyników swojej pracy. Co do pytania o monografię, to jest pytanie, że tak powiem, otwarte. I owszem, tak. I prawdopodobnie należałoby zacząć tę monografię Marii Wierdzińskiej od okresu, który jest najsłabiej w obu partiach zresztą, czyli Marii i Edmunda, znany, czyli od okresu okupacyjnego i zaangażowania w piście i w organizowaniu przedstawień. Jest do zrobienia, myślę, że to było niezwykle trudne, ale też
Do zrobienia jest monografia, czy część tej monografii, o której Pani mówi, dotycząca metod pedagogicznych Marii Wiercińskiej. I z tym należałoby się bardzo śpieszyć. Maria Wiercińska pracowała w WST, czy skończyła tę pracę już dosyć dawno temu. Należy po prostu, no, należałoby zacząć od zebrania świadectw ludzi, którzy chcieliby o tej pracy powiedzieć. I z pewnością ta sesja, o której myślimy, jest świetną okazją właśnie do poruszenia też tego tematu. Sesja, którą można w przyszłym roku urządzić. Mimo, że my już właściwie powinniśmy kończyć, być może ktoś z Państwa jeszcze ma jakiś krótki głos do dodania, bo też na krótką wypowiedź. Nie widzę, ale jeszcze... O, widzę. To przekazuję w takim razie w ręce rodziny. Dobry wieczór Państwu. Przyszedłem do Was, by Wam coś dać. I oto z zawstydzeniem patrzę na swoje próżne dłonie. Nie mówcie, że poszukam nic. Przed chwilą naprawdę miałem skarb. Lecz teraz, kiedy z chciwością wyciągacie ręce, wybaczcie, nie mam nic. Płochy mój skarb, lękliwy, uciekł i skrył się gdzieś. A może wy go dojrzeć? Nie możecie? Stańcie w milczeniu. Mniemam, iż cisza waszych serc przywołać go do was powrotem. I nazbyt suche są oczy wasze, by mogły widzieć. Zwilżcie je łzami, jeśli was to nie stać. A jeśli i łzy nie pomogą, odejdźcie większej jeszcze ciszy i głowy złóżcie do snu. Bo może skarb mój żyje tylko w śnie. Tak napisał 22-letni Edmund Wiercinski w swoim zeszycie poetyckim. Jego słowa przytacza Maria latem 1958 roku, pisząc wspomnienia o swoim mężu, Zakopanym zresztą. We wtorek minęło 7 lat, kiedy nie ma mojej mamy, kochanej córki Marii Edmunda Ewy. To dla Ciebie, mamo. I dla Was wszystkich. Doskonale zachowane archiwum rodzinne postanowiłem zdeponować w Instytucie Teatralnym. Tutaj w grudniu ubiegłego roku miało miejsce otwarcie wystawy Wiercińscy Życie i Teatr, która jeszcze przez kilka dni będzie. Zachęcam do obejrzenia doskonałych lektury. Przy okazji najserdeczniej dziękuję Instytutowi Teatralnemu za pracę włożoną przy Wiercińskim. W szczególności dziękuję pani dyrektor Dorocie Buchwald, pani Monice Krawu, pani Magdalenie Kuleszy, pani Markowi Pitowi oraz wszystkim życzliwym twórcom.
najszczersze myśli, najgłębsza miłość, czułość, troska i tęsknota są fundamentem, esencją korespondencji wiercińskich. Ich listy ujmują przede wszystkim codzienną dbałością, codzienną troską ich autorów o siebie nawzajem, wyrażaną w jedyny i niepowtarzalny sposób, jedynym i niepowtarzalnym językiem serca. Tutaj te charakterystyczne, prawda, zwroty, skróty. Językiem pełnym harmonii, ciepła i delikatności słów. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Za odwagę i tę decyzję, że możemy oczami Edmunda Marii jakby spojrzeć na świat na zewnątrz nich i na ich świat w środku rodziny. To jest, myślę, jednak niezwykły dokument i mam nadzieję, że będzie świadectwem takim, o którym Pan myślał, żeby się stało. Dziękuję Państwu bardzo.